Czekałem na ten wyjazd bardzo długo, ponieważ wszystko zapowiadało, że będzie to inny wyjazd na ryby niż do tej pory. Zamierzaliśmy się skupić przede wszystkim na łowieniu sumów na werta, co było dla nas totalnie nowością i nie mieliśmy w tym prawie żadnego doświadczenia. Więc bazując na tym, co znaleźliśmy w internetach i na tym, co nam powiedzieli znajomi, którzy łowią w ten sposób, zaczęliśmy kombinować. O dziwo, mieliśmy nawet jakieś brania, mieliśmy jakieś wyjścia, ale jak wyszło, możecie się tylko domyśleć. Nie złowiliśmy nic. Nie widzieliśmy żadnego suma. Nikt dookoła nas suma nie złowił. No jak ci się podoba sumowanie? Jest nudne. Szkoda, że nie biorą. Perfekcyjnie kwoczyszka. Ciągle kwoka używasz. Ciągle coś wychodzi, ciągle się coś pokazuje. Mieliśmy kilka branek, a ty jeden strzał miałeś takie mocniejszy, wyczuwalny. No to co z tego jak... Na całym podporze. No tak było. No co z tego jak to się przekłada na wyniki, niestety. Po naszej porażce z sumami spłynęliśmy zregenerować siły tak, żeby od rana móc śmigać na wodę w poszukiwaniu fajnych, tym razem okoń. Dobry rzut. Co? Dobry rzut. Nie rzucałem, tylko obkręcałem. Zakręcone. Ale zgarnął, ładnie. Pięknie, idealnie jak. Bardzo ładnie. Pięknie. Ała, nie gryź. No, już w jednym stole był. Widzę. A jak, człowieku, to jest takie zamieszanie na tej wodzie, takie szaleństwo. Dobra, nie wiem. Jest. Fajne branie z powierzchni. Poperignon. No, ale ten pięknie zgarnął. Ops. Kurwa, to ubranie. No co ty robisz, taki wariat jesteś? Patrz, co się dzieje. Dawaj, złowi się. Chlapaj. Nie złowi. Złowiłby. Dobra, czyli obrotówka. No. Ale ja. Opa. O, ładne wejście do tej wody. Piotrze. Ale popatrz, to samo, człowiek. Co tu się dzieje? Ty, ale ty nie takie małe ryby widziałeś te na dole? No, już to były takie niektóre wydawały się. Prawda? No może dawaj je do podbieraka faktycznie, zobaczymy ile ucykamy. Ciekawe czy by na Twitcha też reagowało. Na takiej siatce. Tamten się wypił sam.
Ten się zapił. No dobrze. O! Przyjemniejszy. No pięknie. No, jakby takie już brały, to byśmy się połowili. Oczywiście, że tak. No, dawaj to zrobię. To jest twój czy mój? Mój. Ta-da! Fish on! W paszczę, prosto w paszczę suma. A ten wziął tu blisko i to zapadło. Na obrotówkę zapadło. Patrz. O, jaki okoń! Widzisz? Widziałeś go? Jaki kurna klocek? O. Ej! Ten był ładny. Ten był ładny, zgadza. Ja, ale jaki kurna ładny, majestatyczny. Wielki okoń. Ale jaki okoń ładny. A miał oczywiście... Jaki szybkie. Też ładniejsze coś? Nie, wiesz, to muszę wszystko wyciągać z tego drzewa. Ale był ładny tamten oks. Ja pierniczę, nie wiem czy to się nagrało, raczej wątpię. Bo to był za głęboko, ale pięknie. To też był nie najgorszy. No. Dobra, teraz ja rzucę, muszę się dorzucić do siatki. Inny kolor? Tak. Tak? No. Jaki? Inny. Miedziany. Kurna, ale była ta, piękna była ta ryba na dole. Ty, ja może z nas spróbować? Jakąś wiesz, bo on z samego dna mi wyskoczył, nie? Dostał mnie, nie wiesz, brata. Pięknie. Coś czuję, że dzisiaj trochę tu postoimy. Dopóki nie złowię tego, który mi wyszedł, to miał kurna dobre 30, myślę 5 cm, jak nie lepiej. Co sądzisz, Piotrek? Ile on miał centymetrów? 22. Aj, wiesz co. Drodzy widzowie, on miał tylko 22 cm. Specjalnie tak do filmu mówi, te youtubery wszystkie tak robią. No i będę musiał to wyciąć. Nie no, siema, ładna była moi ryba. Drodzy, witam was na kolejnym materiale. Ile znowu to wyszło? Ile wiecie, ile mu wyszło? Jeden. Widziałeś to znowu? Tylko są takie pojedyncze, że jak wiesz, pokazuje się ładne i nagle wyskakują te małe i tamten znika. To ryba? Tak. To ten jest lepszy chyba, co? Ładniejszy. Pieprzysz się z dwudziestakiem, kurna. Delikatną wędeczkę. Nie no, myślałem, że wiesz co, naprawdę, że pokażesz rybę. Ty pokazujesz. Pokazuję. No faktycznie, no dobrze, niech będzie, że to ryba. Jeszcze 15 minut temu byśmy się cieszyli z takiego. Podoba mi się. No? Głowa przestała boleć. No? Humor się poprawił. I później jeszcze sum do tego. Ua. O tak. No, jeszcze z sumika, jak potem złowimy. To byłoby pięknie. Ale zobacz, to nie są te najmniejsze konie i to mi się podoba. Tak jest. Piękne branie miałem teraz. Bardzo mocne. Piekielnie? Piekielnie. To ja się zastanawiam, czy naprawdę nie założę dużej przynęty, nazwijmy to w cudzysłowie selektywnej, bo tutaj co jakiś czas się pokazują piękne konie pod tymi małymi, które łowimy. Spróbuj. Ała, ała, ała. Ała, ała. Sukcesywnie będę zwiększał teraz przynętę. Też to będzie obrotówka, ale coraz większa. Znowu. Au, au, au. Kupę na ręce. Uff, faktycznie. Taki plaszk, plaszk. Jakaś cięższa brutowa? No, tak, ty, tak. A może wirujący ogonek? Mam taki, bo wpiero na. No mam też dużo, ale jeszcze nie założyłem dzisiaj. Może też być dobrą zabawką. W sumie.
Ale fajnie. Ten to jakiś taki chyba szerszy się wydawał przynajmniej. Pół rosóweczki. O, widziałeś? Widziałem. Ale ich tu jest. Hoppa. Jeszcze się wybił. Nie wiem, czy widziałeś. Przyjemna ryba. No. Ale ładnie je widać jeszcze jak... I od... chyba największy dzisiaj. No. Pięknie. No, największy dzisiaj. Pięknie. O, ale zawinął. Ale ich tu jest. Ja myślę, że dzisiaj jest szansa na bardzo piękne okonie. Tylko trzeba się przebić. Ja to ci mówię. Przebić. Po prostu raz na jakiś czas wyjdzie, dojdzie ten większy, nie? Niech tylko zdąży, bo to... Tak. O, puma. Przyszła puma, zobacz. No. Albinos. Albinos jakiś, no. No i okonie brały przez chwilę, i to dobrą chwilę, nie wiem, 40 minut? Praktycznie w każdym rzucie. Troszeczkę ich tu w podbieraku mamy. Chociaż myślałem szczerze, że będzie ich więcej. Po tym, co tutaj się działo, ale było dużo spadków i tak dalej. Niestety nie udało nam się przebić przez te drobniejsze okonie. Nie wiem, największy ten twój, ile ma? 25? Około. Reszta to takie 20 z plusikiem. Ale odprowadzały naprawdę bardzo fajne, duże ryby. Tylko nie mogliśmy się do nich dobrać, bo te małe były szybsze jak te większe niestety. No ale cóż, no teraz wypuścimy. Chciałem wam je pokazać, ale jak zobaczyłem ile ich tu jest i że to nie ma za bardzo co pokazać, więc... Więc ja pokażę. Więc ty pokażę. Czekaj, weź jakąś zooma zrób albo co? Nie no, żartowałem. No, teraz mają tak za 32. No i cóż, uwalniamy. W takim razie. Do domu. Przyszedł czas na rozwiązanie konkursu z poprzedniego filmu. Ten komentarz, który wam się wyświetla w tym momencie, wygrywa konkurs na przynęty szczupakowe. Gratulacje. Masz czas do środy, żeby się do mnie odezwać. Napisz na priv, gdzie mam wysłać przynęty. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie, a póki co oglądajcie dalej, co się działo na tym wypadzie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wędkarstwo tego dnia. Niestety nie udało się złowić suma, mimo tego, że były próby, mimo tego, że kombinowaliśmy. No ale trudno, skończyło się na tym, że pobawiliśmy się z okoniami. Też dobrze, na luzie, fajny wypad, na chillku. I to najważniejsze. Dziękuję wam bardzo mordeczki za oglądanie tego filmu. Jak wam się spodobał, to standardowo zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, a nowych widzów do zostawienia subskrypcji. Będzie dużo konkursów, będzie dużo fajnych filmów. Warto zostać na dłużej. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na kolejnych filmach. Na razie. Cześć.